Witam z tej strony Rafhar. Dzisiaj w odcinku zobaczymy, co jest w 27 i 28 wojskowych, przepraszam, samochodu i wojskowej II wojny światowej. Więc tutaj mamy na pierwszy ogień Packarda. Całkiem fajna maszynka. Całkiem fajna maszynka, całkiem fajny kształt. Maj 45. Tutaj widać, że chyba jest po ilości gwiazdek, że to chyba jakiś generał jechał. Tak mi się wydaje. Dobra. To by było na tyle. Tu z tyłu nic nie ma, więc tak to wygląda. Może zrobimy zbliżenie. Ok. Skala 1 do 43. Tutaj mamy też gazetkę dołączoną. W gazetce mamy opis. To chyba jakiś fajny render jest. Fajnie to wygląda. To chyba nie jest render, to jest chyba zdjęcie. Zdjęcie. Chociaż może jest render, kurczę. Nie wiem. Brytyjska propaganda motywacyjna. Tutaj mamy. Mamy najlepszego fińskiego snajpera. No i rzut okiem na to, jak ta maszynka wyglądała. Całkiem fajny. Dobra, i teraz 28, 28, czyli tutaj mamy Fiat 508 CM. Tak on wygląda. Ciekawy kamuflaż, ciekawe malowanie takie. Swoją drogą, znaczy tak niezbyt duży ten samochód jest, ale swoją drogą. Ciekawe czemu. A może nie, nie ma raczej chyba w 3 piątce. Jeżeli wiecie, że jest w 3 piątce, a ja go gdzieś przegapiłem, leży gdzieś tam, kurczę, jakaś firma typu Itelery go produkuje, to dajcie znać w komentarzach, ale chyba nie ma. Taki, kurczę, powiem wam, że całkiem fajny wozik. No i Fiat. Fiaty są fajne. Co niektóre. A co niektóre nie są fajne. Dobra, jedziemy dalej, zobaczymy co jest w gazecie. Tutaj mamy w 508. Tutaj mamy jakiś przekrój. No, powiem wam, że całkiem. No i mamy tutaj żółty tego samochodziku. Taki Kubelwagen troszeczkę, tylko że włoski. A w 29, o tutaj, o, zbliża się coś fajnego, tak mi się wydaje. Pewnie poznajecie kształt, to jest, jeśli się nie mylę, SDKFZ albo bez SD, po prostu KFZ 14, coś takiego, może być. Dobra, dzięki za oglądanie i do zobaczenia w następnym odcinku.